Umiłowani bracia i siostry, z nadzieją patrujący ciągle wylania Ducha Świętego na Kościół, a dzisiaj w szczególności na tego kandydata do biskupstwa. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Uroczystość zesłania Ducha Świętego Archidiecezja Poznańska, to jest kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, wyrażamy Panu Bogu naszą wdzięczność za osobę biskupa nominata Szymona Stółkowskiego. Wspólnie modlimy się w intencji jego owocnego posługiwania Kościołowi i prosimy o wszelkie potrzebne do tego łaski. Moment, w którym ksiądz Szymon zostanie uroczyście przyłączony do Kolegium 12, będzie dla nas wszystkich wielkim błogosławieństwem. Włączony do tego kolegium, które nas Zbawiciel ustanowił, gdy głosząc Królestwo Boże wzywał wszystkich ludzi do pójścia za Nim, dla osiągnięcia tego celu potrzebował jednak współpracowników, aby jego misja trwała aż do końca świata. Ustanowił więc kolegium apostołów na czele z Piotrem, aby jego kolegium wypełniało swoją misję, począwszy od Jerozolimy aż do końca świata. Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. To zadanie apostołowie mogli wypełnić skutecznie tylko dzięki pomocy Ducha Świętego, co zapowiedział sam Jezus swoimi słowami: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Pierwsze wylanie tego Ducha na apostołów dokonało się w ukryciu Wieczernika w niedzielę wielkanocną podczas spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Drugie wylanie Ducha dokonało się również wewnątrz Wieczernika, lecz jego skutki objawiły się natychmiast na zewnątrz. Drzwi Wieczernika otwarły się, a apostołowie wyszli ku mieszkańcom Jerozolimy i zgromadzonym tam pielgrzymom, aby w mocy Ducha Świętego dać świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie. I odtąd powstała nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem, odtąd rozpoczął się czas Kościoła. Tam, gdzie jest Kościół, powiada święty Ireneusz, tam jest również Duch Boży, a gdzie jest Duch Pański, tam jest Kościół i wszelka łaska. Od momentu zielonych świąt Duch Święty objął niewidzialne, lecz odczuwalne przewodzenie Kościołem. Dzięki niemu apostołowie poczuli się zdolni do wypełnienia zadania powierzonego im przez zmartwychwstałego Pana. To szczególne wylanie Ducha Świętego, którym apostołowie zostali napełnieni przez zmartwychwstałego, było przez nich przekazywane dalej poprzez gest nałożenia rąk na swoich współpracowników. Ci zaś tym samym gestem przekazywali je innym, a ci z kolei następnym. W ten sposób duchowy dar początków dotarł aż do nas przez nałożenie rąk, czyli przez konsekrację biskupią, przez którą udziela się pełni sakramentu święceń najwyższego kapłaństwa, pełni świętej posługi. I tak za pośrednictwem biskupów Chrystus Pan, chociaż zasiada po prawicy Boga Ojca, jest wciąż obecny pośród wiernych. We wszystkich czasach i we wszystkich miejscach głosi On Słowo Boże,
udziela sakramentów i prowadzi lud Nowego Przymierza w jego pielgrzymce do wiecznego szczęścia. Dobry pasterz nie opuszcza swojej owczarni, lecz opiekuje się nią i chroni, zawsze za pośrednictwem tych, którzy mocą ontologicznego uczestnictwa w jego życiu i posłannictwie spełniają jego rolę nauczyciela, pasterza i kapłana. Działają w jego zastępstwie, pełniąc funkcję związaną z posługą duszpasterską, są jego zastępcami i legatami. Ten sam Duch Pański jest dalej przekazywany przez nałożenie rąk podczas konsekracji biskupiej po to, aby tradycja apostolska była głoszona i strzeżona na przestrzeni wieków. Między pierwotną wspólnotą apostołów a dzisiejszym kolegium biskupów istnieje więc nie tylko ciągłość historyczna, ale również ciągłość duchowa, ponieważ sukcesja apostolska uważana jest za szczególne miejsce przekazywania Ducha Świętego. Wyraźne echo tych przekonań znajdziemy u Ireneusza z Lyonu. Otóż każdy, mówi on, kto chce zobaczyć prawdę, może stwierdzić w każdym kościele tradycję apostołów na całym świecie. I możemy wyliczyć tych, których apostołowie ustanowili biskupami w kościołach oraz ich następców aż do nas. Apostołowie chcieli bowiem, żeby ci, których zostawili jako swoich następców i którym przekazali swój własny urząd nauczycielski, byli doskonałymi i nienagannymi. Ich prawidłowa działalność przyniosłaby dużą korzyść, a upadek spowodowałby dużą klęskę. Tak to biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami apostołów jako pasterze Kościoła. Kto ich słucha, słucha Chrystusa. Kto zaś nimi gardzi, gardzi Chrystusem i tym, który posłał Chrystusa, uczy Sobór Watykański II. Powie poeta, parafrazując to powiedzenie, wam chrześcijanie, niech się nie przygodzi takowa lekkość, nie bądźcie jak pierze, co za podmuchem każdym wiatru chodzi. Wszak macie stare i nowe przymierze, macie pasterza, który was prowadzi drogą zbawienia, w słusznej krzepiąc wierze. Nie bądźcie jak to jagnię, co pomyga od matki pełne pustoty dziecięcej, biegnąc tam, kędy zguba je spotyka, mówi Dante w Boskiej Komedii. Co znaczy ostatecznie greckie słowo episkopos, czyli biskup? Ono wskazuje na kogoś, kto potrafi spoglądać z góry, lecz także na tego, kto patrzy na lud Boży sercem. To patrzy w podobny sposób, jak to czynił Jezus, pasterz i stróż dusz waszych. Tak więc przez sukcesję apostolską dociera do nas sam Chrystus. To On mówi do nas przez słowo apostołów i ich następców. W ich spojrzeniu jest obecne Jego spojrzenie, które nas obejmuje i sprawia, że czujemy się umiłowani przez Boga. To On przez ich ręce działa w sakramentach. Biskupi z kolei przez sakrament kapłaństwa czynią uczestnikami tego duchowego daru prezbiterów i troszczą się o to, aby wszyscy ludzie przez sakrament chrztu i bierzmowania zostali umocnieni tą samą łaską. W ten sposób w Kościele trwa nieustannie łaska Pięćdziesiątnicy. Tak więc dzisiaj, razem ze święceniami, biskup nominat Szymon zostaje dołączony do kolegium 12 apostołów i odtąd będzie współtwórcą dalszego ciągu dziejów Kościoła na naszej ziemi. Jako biskup pomocniczy będzie wiernym i ofiarnym współpracownikiem biskupa diecezjalnego w zarządzie diecezji. Tak jako brat będzie uczestniczył w rozwijaniu projektów duszpasterskich i inicjatyw diecezjalnych,
aby przez wzajemną wymianę opinii w harmonijnym zaangażowaniu zdążać do jedności zamierzeń. Drugą sprawą jest wzór pasterza. Drogi Szymonie, do wypełnienia Twojej posługi w Kościele potrzebna Ci będzie, tak jak zresztą innym apostołom, moc Ducha Świętego, który pozwala słabej ludzkiej naturze podjąć odpowiedzialnie trud pasterza poszukującego zagubionych owiec, a zarazem potwierdzić wielkodusznie ofiarę baranka, który daje swoje życie za owce. Duch ten pozwala nam otwierać się na pełną posługę miłości we wspólnocie i misji zwanej przez świętego Augustyna Amoris Officium. Jakąż wewnętrzną walkę musi przeprowadzić w sobie kandydat do święceń biskupich, gdy po wysłuchaniu woli Ojca Świętego uświadomi sobie wielkość powierzonego mu zadania, a jednocześnie ogrom własnych ułomności. Jak może rozpoznać swoją przydatność lub nieprzydatność do tego posłannictwa? Otóż niech każdy pomyśli, uczy święty Grzegorz Wielki, jak postępował, będąc podwładnym. Wówczas zrozumie, czy jako przełożony będzie pełnił dobre czyny, jakie zamierzał. Nikt bowiem nie nauczy się pokory na wyższym stanowisku, jeśli będąc na niskim, nie przestawał być pysznym. Czym bowiem jest szczyt władzy, jeśli nie burzą duszy, w czasie której okręt serca jest stale poruszany wstrząsami myśli, bezustannie tu i tam popędzany, także przez nagłe zmiany słów i czynów rozbija się jak o skały. Wobec tego, co należy czynić i czego się trzymać? Chyba tylko tego, aby człowiek bogaty w cnotę władzę obejmował nawet pod przymusem, a pozbawiony cnoty, aby jej nie otrzymał choćby pod przymusem, mówi reguła pasterska. Jeśli, jak powiadają konstytucje apostolskie, biskup ma być dla ludzi obrazem Boga, typem Boga, to znaczy, że musi on być wyposażony w wiele darów Bożych. O sposobie spożytkowania tych darów pisał w niezrównany sposób ten sam Grzegorz Wielki. Niektórzy, mówił, otrzymują dary szczególnych cnót i ze względu na swoje zalety wysuwają się jako przywódcy. Są czyści przez umiłowanie cnoty, silni mocą wstrzemięźliwości, nasyceni bogactwem nauki, pokorni wielkoduszną cierpliwością, wyniesieni mocą powagi, życzliwi dzięki miłości, stanowczy dzięki surowej sprawiedliwości. Jeśli odmawiają przyjęcia ofiarowanego im najwyższego stanowiska, najczęściej przeczą tym swoim darom, które przecież nie tylko dla siebie otrzymali, lecz także dla innych. Prawda tak mówi do swoich uczniów. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Są więc i tacy, którzy obdarzeni bogatymi darami płoną pragnieniem samej kontemplacji. Odmawiają natomiast służenia bliźnim przez głoszenie nauki. O tyle są winni, o ile mogliby być użyteczni, występując publicznie. Jak może człowiek, który mógłby pomagać bliźnim, przedkładać odosobnienie nad wspomaganie innych, gdy jednorodzony syn ojca, chcąc pomóc wielu, opuścił łono ojca, aby działać w naszym świecie? Rząd dusz to sztuka nad sztukami. Także z tego powodu, iż postępowanie przełożonego powinno tak przewyższać postępowanie ludu, jak życie pasterza różni się od życia stada. Należy czuwać, by rządca był czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu,
by przez pokorę był towarzyszem dobrze czyniąc, a poprzez gorliwe dążenie do sprawiedliwości powstał przeciw występkom grzeszących. Jeśli życie człowieka na ziemi bywa pełne pokus, to jakimiż niebezpieczeństwami jest usłane życie biskupa, który znajduje się niejako na szczycie pokus wszystkich owiec. Z uwagi na to biskupowi nie przystoi szukać rady u ludzi niedojrzałych. Kochać trzeba wszystkich, nawet nieprzyjaciół, ale radzić się należy tylko ludzi roztropnych i życzliwych. Być może pośród tysiąca ludzi spotkasz jednego człowieka posiadającego obie wspomniane zalety. Jeśli u kogo bowiem znajdziesz samą tylko roztropność, z trudnością dopatrzysz się u niego życzliwości. A gdy znajdziesz życzliwość, najczęściej będzie ona pozbawiona mądrości. Tych zaś, którzy nie posiadają ani jednego, ani drugiego daru, jest bardzo wielu. Kierując się zaś radą ludzi dojrzałych, nie będziesz zbyt pochopny w sądzeniu, zbyt gwałtowny w karaniu, zbyt pobłażliwy w napominaniu, zanadto surowy w wybaczaniu. Nie będziesz małoduszny wobec liczących na ciebie. Nie będziesz pochopny w obiecywaniu, nierychliwy w oddawaniu, ani rozrzutny w obdarowywaniu. A w ten sposób przysporzysz chwały Chrystusowi i twojemu posługiwaniu, mówi święty Bernard z Clairvaux. W dzisiejszym świecie może nam się wydawać nie do przyjęcia to, czego uczyły kiedyś konstytucje apostolskie, które radziły biskupowi: nie wypada, abyś ty, biskup, który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli zbuntowanego człowieka świeckiego, bo ty masz słuchać tylko Boga. Winieneś rządzić podwładnym, a nie podlegać ich władzy. Wszak zgodnie z porządkiem urodzenia syn nie rządzi ojcem, ani żołnierz królem, ani świecki biskupem. Nie znaczy to wcale, że biskup ma lekceważyć opinię ludzi świeckich. Niechaj biskup kocha świeckich jak swoje dzieci, niech ich pielęgnuje i ogrzewa w gorącej miłości, jak kwoka jaja, aby wykluły się z nich pisklęta. Dlatego Grzegorz Wielki podkreśla z jednej strony konieczność posiadania przez biskupa cnoty miłosierdzia. Przełożeni niech będą tacy, żeby ich podwładni nie wstydzili się wyznawać im swoich ukrytych grzechów. I ci mali, gdy znoszą napływ pokus, żeby uciekali się do serca pasterza, podobnie jak do serca matki. A gdy przewidują, że nacierająca pokusa ich zbrudzi, niech obmyje ich jego nauka pełna pociechy i łzy modlitwy. Z drugiej zaś strony nie może też biskup zapominać o wymogach sprawiedliwości. A jednak trzeba, żeby owce bały się swego pasterza, gdy on zauważy, że nie boją się Boga. A to dlatego, żeby przynajmniej bały się grzeszyć z powodu strachu przed człowiekiem, jeśli nie obawiają się już sądu Bożego. Jednym słowem, trzeba ze szczególną uwagą zadbać, aby surowość nie była zbyt twarda, a miłość zbyt miękka. Pasterz powinien dobrze rozróżniać, czy należy udzielić nagany, czy pobłażać, gniewać się, czy okazać łagodność. Trzeba wiedzieć, że niekiedy pasterz powinien z roztropnością pomijać milczenie, błędy podwładnych, lecz dawać do zrozumienia, że je przemilcza. Niektóre winy dobrze znane trzeba w sposób mądry tolerować, gdy nie nadarza się okazja, aby je skutecznie poprawić. Przy tym wszystkim potrzeba, aby pasterzem nie kierowało pragnienie podobania się ludziom, aby nie starał się o to, by wierni pokochali go bardziej niż prawdę.
Ostatecznie ma on przecież wypełniać rozkazy Boga, a nie ludzi. Synu człowieczy, ustanowiłem Cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi, gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Biskup, jak uczy święty Grzegorz, powinien wiedzieć o tym, że mądrych należy pouczać, żeby umieli zrezygnować z tego, co wiedzą. Głupich zaś, by pragnęli dowiedzieć się tego, czego nie wiedzą. Prostych trzeba chwalić za to, że starają się nigdy nie mówić nieprawdy, ale trzeba ich też pouczyć, żeby czasem umieli przemilczeć prawdę. Fałszywych natomiast trzeba pouczyć, żeby zrozumieli, jak wielkiego trudu z ich winy wymaga ich dwulicowość. Żyjących w małżeństwie należy pouczyć, aby dbając nawzajem o siebie, każdy z nich tak starał się podobać współmałżonkowi, aby nie przestał podobać się Stwórcy. By jeśli w czymś nawzajem nie podobają się sobie, cierpliwie to znosili i przez modlitwę wzajemnie się zbawiali. Napisane jest bowiem: jeden drugiego brzemiona noście. Natomiast tych, którzy nie są związani małżeństwem, należy pouczyć, aby tym bardziej byli posłuszni przykazaniom Boga, by nie przetłaczał ich ciężar niedozwolonych zapobiegliwości ziemskich. Umysłom słabym nie powinno się w ogóle głosić rzeczy wzniosłych. Głoszący naukę powinien wiedzieć, że nie powinien naciągać umysłu swojego ucznia ponad jego siły, aby, że tak powiem, zbyt naciągnięta struna umysłu nie pękła. Wysokie bowiem szczyty powinny być dla wielu słuchaczy zakryte, a tylko nielicznym udostępniane. Kto bowiem dobrze naucza, ten przyćmionym jeszcze sercom głosi jasną naukę i nic nie ujawnia z ukrytych tajemnic, aby dopiero wtedy usłyszeli o wznioślejszych sprawach niebieskich, gdy zbliżą się do światła prawdy. A teraz pragnę jak najserdeczniej podziękować papieżowi Franciszkowi za jego życzliwość dla naszej archidiecezji, wyrażoną ostatnio w postaci nominacji biskupiej księdza Szymona. Jego ekscelencji nuncjuszowi apostolskiemu Salvatore Pennacchio i współpracownikom przekazuję podziękowania za ich wielką życzliwość. Na koniec składam Tobie, drogi Szymonie, wyrazy wdzięczności i życzenia wszelkiego błogosławieństwa. Bądź pewien, że sprawy, którymi będziesz się odtąd zajmować, są sprawami Boga samego, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Niech Bóg razem z urzędem udzieli Ci wystarczających łask do Jego udźwignięcia. Bądź pewien, że wszystko możesz w tym, który Cię umacnia. My zaś z naszej strony nie tylko nazywamy się, ale także jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. Niech więc w Tobie oddycha Duch Święty, abyś święcie myślał. Niech Cię przymusza, abyś święcie postępował. Niech Cię pobudza, abyś miłował tylko to, co święte. Niech Cię umacnia, abyś strzegł tego, co dobre. Niech Cię strzeże, abyś go nigdy nie utracił. Maryjo, Matko Kościoła, która w tych miesiącach nawiedzasz naszą diecezję w jasnogórskim wizerunku, wspieraj i strzeż apostolską misję biskupa Szymona. Amen.